okres anarchii dobiegł końca. Położono kres sytuacji, która wiodła naród polski i państwo polskie do przepaści. Nie spełniły się sny i marzenia kontrrewolucjonistów. Tak trzeba to powiedzieć. Oskarżam ekstremę oraz tych, którzy ją popierali, o zniszczenie ruchu. Powtarzam jeszcze raz i proszę o spokój. Oskarżam ekstremę oraz tych, którzy ją popierali, o zniszczenie ruchu, który mógł odegrać pozytywną rolę w dziejach polskiego socjalizmu. Tak jest, nie śmiejcie się, jesteście niedojrzałymi. Nie wiecie, niewiele czytacie po prostu, tylko gazetki czytacie i ulotki. Czytajcie sobie do rana. Nie jeden z was tu w ogóle by nie pracował w tej stoczni, gdyby nie ten system. Nie jeden by nie ukończył żadnej szkoły, krówki by pasał. Ja też. O. Tak. Za największy sukces narodu polskiego uważam ustanowienie po 1945 roku przyjaznych stosunków z wielkim narodem rosyjskim, narodami Białorusi, Ukrainy i Związku Radzieckiego. I tylko skończony kretyn polityczny może kwestionować to. Tylko... To są szczyty, tu się nie waham powiedzieć tego. To są szczyty głupoty politycznej. Himalaje to są średnie góry przy tej głupocie. Ta partia przeprowadziła tak głęboką krytykę, jak żadna inna. I my nie mamy powodu. Nie mamy powodu tu przed wami, a zwłaszcza przed demagogami, krzykaczami, ponownie się obnażać. Nie, nie ma takiego, nie ma takiej potrzeby i nie będzie takiej potrzeby. Nie będzie takiej potrzeby. Czy aby to nie jest tak, że partia nieskuteczna w swoim działaniu przed 13 grudnia postanowiła schować się za karabinami, postanowiła załatwić swoje problemy przy pomocy siły, przy pomocy wojska? Celem wojska jest ochrona socjalizmu i społeczeństwa, a partia musi się ochronić sama. Wyczyścić swoje szeregi z tej demagogii niepotrzebnej. Byłbym tu może obłudny, gdybym powiedział, że wszyscy generalnie akceptują stan wojenny i tak dalej. Jest to trochę inaczej. Jest to po prostu tak, że społeczeństwo to przyjęło, ja bym porównał do takiego czegoś, że społeczeństwo to przyjęło jak chory, który się dowiedział, że musi zostać poddany operacji. No nie chce tej operacji, ale wie, że jest to konieczność. Czy te zamierzenia, które w związku z dniem 13 grudnia stoją przed partią, te zadania, czy one muszą się udać? Czy jest jakaś inna alternatywa, jakieś inne wyjście? Jesteśmy przekonani, że to się uda i będziemy walczyć o to, żeby, jak ja przedtem porównywałem do chorego, który musi przejść operację, będziemy walczyć o to, żeby ten chory nie był wyprowadzany w formie pogrzebu, ale żeby z niego zrobić nawet sportowca, jeżeli to jest możliwe. I to jest nasz cel. W tej rozszalałej demokracji wielu ludzi zaczęło robić to, co im się podoba. No powiedziałbym, pomylili się demokrację z anarchią. Cóż to jest demokracja? Czynienie woli większości. A czyż nie większość społeczeństwa chce porządku i ładu w tym kraju? Jak się dochodzi do wniosków, że większość chce? Jak to się oblicza? Nie można głosować nad tabliczką mnożenia. Ona jest raz na zawsze ustalona. Czy ona się komu podoba, czy się nie podoba. 5 razy 5 podobno jest 25 i nic tu głosowanie nie pomoże. I jak się tu jest ciekawe pytanie, jak się dochodzi do tego, że większość głosów? Powiedziałbym, że wcale się nie dochodzi na tych oficjalnych zebraniach. Bo tego, co chcą na masówkach, czy na zasadzie jakiegoś zbiorowiska, to wcale nie jest to, co często by chcieli. Tak jest. I chcę wam powiedzieć, w sposób otwarty też, żeby nie było żadnych nieporozumień, że nie ma powrotu do Solidarności. Nie ma. A ci, którzy trwają w uporze i ci, którzy tak dzisiaj tutaj wykrzykiwali,
to po prostu po pewnym czasie się zmęczą. Tak, wy już teraz jesteście bardziej zmęczeni niż kiedyś. Tak. Nie będzie siadania do stołu. Nie będzie, bo nie ma z kim. Chcę wam oświadczyć, że rząd Polski Ludowej ani tyci nie odstąpi od polityki do was, chwileczkę, po co, dlaczego przeszkadzacie? Przecież ja tak powiem to, co chcę powiedzieć. No po co? Po co? Oj, z wami budować demokrację. Z wami budować demokrację. Tu właśnie dajecie dzisiaj wspaniały przykład warcholstwa polskiego. Wy nawiązujecie do tych niechlubnych tradycji magnatów polskich, którzy ryli w tym kraju, rozwalali państwo. Tak, brawo! Także nie liczcie tutaj na żadną jakąś politykę, która się przestraszy tych krzyków, tylko uważam was za nieszczęśliwych ludzi. Powtarzam jeszcze raz, tych krzykaczy i gwizdaczy, za nieszczęśliwych. Bo przegracie. Znajdziemy dość sił, bez was nawet, w oparciu o co wy jesteście Polską? Tylko wy jesteście Polską. Polska to jest 36 milionów ludzi. Chciałem powiedzieć, znajdziemy dość Polaków, którzy poprą ten kierunek i popierają. I bez was również, bez tych demagogów, bez krzykaczy, zbudujemy w Polsce lepszy socjalizm. Zobaczycie to. Tak to będzie. Czekajmy jeszcze, co powie historia o tej partii. Jest tu wielu historyków na sali i dobrze wiedzą, jak zawiłe są losy rewolucji, jak każda z nich obfituje w dramaty. Ja apeluję po prostu o to, by nie znęcać się nad PZPR. Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić. Dziś bardzo łatwo zapomnieć, jak potężnie wyglądał Związek Sowiecki, jak pewna siebie wydawała się władza komunistyczna, gdy wyście na oczach całego świata rzucili rękawice przez solidarność do wolności.
był to akt niewiarygodnej odwagi historycznej. Byliście wtedy prawie samotni. W Europie jedynie w pewnej zachodniej stolicy biło wielkie polskie serce. Pamiętam, jak wkrótce po ogłoszeniu stanu wojennego w rozmowie z świętym papieżem, uderzyło mnie spokojne, absolutnie całkiem spokojne, ale i stanowcze przekonanie, że stan wojenny się nie utrzyma. W Europie byliście raczej osamotnieni. Solidarność to wybuchowy początek politycznego tsunami, który zmiótł blok sowiecki, potem sam Związek Sowiecki i pogrzebał wredną ideologię. I dlatego też za tą Polskę wolną i za ten drogowskaz do lepszego jutra dziękuję wam z całego serca.